Ekipa unboxingowa zawsze gotowa do działania. Doman. Adson, dzień dobry. I piękne nożyce do cięcia. Cięcia folii. Piękne nożyce do cięcia folii, ponieważ będziemy robić unboxing kolejnego czegoś dużego, na czym siedzimy, jak widzicie tutaj. Czegoś dużego. Tamtego to nie dużego. Jak będziemy duże ciąć, to ja pokażę, co będziemy duże ciąć. Słuchajcie, zapraszamy na unboxing. Nie pożałujecie, bo siedzimy na czymś, o co pytaliście. Folia w górnych partiach trochę już jest ponadrywana, ponieważ tutaj coś było. Wy jeszcze nie wiecie, co było, ale wkrótce się dowiecie, co było. A może to poszło w innej kolejności i już wiecie, co było. Nieważne. Panie Adsonie, potrzebne będą tutaj twoje nożyce, które są nieodzownym elementem naszego unboxingu. Część już mogę zerwać, a ty tutaj dziabaj. Czekaj, muszę chwycić. Czyń honory. O, już odkrywamy od razu. Odkrywamy, co tu się dzieje. Dziabaj, elegancko idzie. Ale, poszedł. Aha, ale urwał. Poszedł jak dzik w żołędzie. Człowiek, ludzie, drodzy, widzowie. A nie ciągnie, jak ja ciągnę. Tararararam, pytaliście, czekaliście, chcieliście, więc proszę bardzo. JBL Party rozcinoj, Box rozcinoj, Ultimate. Rozcinoj. Rozciną. Czyli tu się trzeba, to trzeba tak, czekaj. Panie Daniu, kręcisz pan? Popar, bo żeby dojść do tamtej części... Ja czekam to też na pudełku. Ale to będzie skok. To będzie performance. Żeby dojść do tamtej części, trzeba zrobić... Jak w reklamie Gilleta. Tylko, że ja nie jestem łysy jak burzyk. I teraz mogę sobie tutaj leżeć i sobie zrobić tak. Na, 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 na. Jak Gracjan Rostocki. Na, na, na. Na, 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 na. Będzie cię oglądał, bo masz orzeszek na wierzchu. Jaki orzeszek? Na, na, na. Tu nie rozciąłeś. O! Ciach. No, ale bydle. Duży jest. Chciałem powiedzieć, że jest duży. Zaparło mi dech w piersiach. Na mi boł. Czekaj, poczekaj. Zróbmy to tak na spokojnie. Pudełeczko jest w środku, skoro to unboxing. No już widać, co w środku nie otwiera. Kable i papiery. Poczekaj, pokażmy. Anglik, Anglik, to niepotrzebne, bo to poza Unią, to nie. I ósemeczka klasyczna, to już ją zostawmy, proszę panie Adsonie, bo pewnie się przyda. Tam jeszcze coś chyba jest, papierki są, ale mało istotne. Odkładam to pudełko. Dwa paluszki w dziurkę. Chyba jest większy niż ten, 1000. A czekaj, bo muszę tu dobrze chwycić, no jest duży. Gotowy? No. 3, 4. Nie idzie. O nie, no już urwał. Uwaga, bo przypierdzicie, urwie na zewnątrz. A Jezu. Chyba musimy to zrobić bokiem jednak. Chyba musimy to jakoś bokiem zrobić, tak on nie wyjdzie. Pierdzielonek jest ciężki i wielki. On się nawet nie ruszył. No kładź. Przecież jest w styropianie. W styropianie, a tu wiesz. To na paletę chcesz go zrzucić? Wysuwamy, próbujemy raczej. Nie, nie ciągnij za to! No nie mam za co innego! Możecie go do góry nogami, pudełko do góry pan? No właśnie tak chciałem. No to robimy tak. Na paletę? Może być na paletę. Tu, tutaj, tutaj. Tu. Ale zamknęliśmy go teraz! Dobra, idzie, powoli idzie. Nie, nie idzie. O, teraz będzie szedł. Uwaga! Idziemy teraz, powoli. Ło, wyszedł bydlak. Ja pierdziele, jakie to pudło jest wielkie! O! Ty, człowieku! Przecież mam... nie mam takich problemów. Odeślamy JBL-owi ciebie. Nie bardzo. No, czuję się trochę... Gdzie tym dupskiem tu siadasz? Weź, bo wpadasz do środka! O, brzuszek! Aaa, bemzolik, bemzolik! Wsadził mi palec pępek. Pomóż mi wstać, żebym nie rozwalił pudła. Ale solidny jest ten karton, można tutaj wchodzić. Powiedziałbym, że całkiem niezła hacienda. Dobra. I jak widzicie, nie tylko takie zastosowanie. Może postawmy go najpierw na moją A gdzie stronę. Jest przód, gdzie jest tył? Nie wiem, okaże się. Okaże się najpierw. To na twoją. Może... O! Tu jest dół.
Nic się nie stało. Solidny głośnik. Idziemy dalej. Czekaj, ja już to wezmę. Poczekaj, Dobra, dąbkę podniosę i teraz go stawiaj. Teraz to. Dobra, wszystko się dzieje bardzo dobrze. Powinno być na pudełku, że wymaga dwóch osób do otwarcia. A może jest, nie wiem. Patrzymy. Są dwie osoby. Są dwie osoby, zobacz. Już widzę, że problem z plecami mają. To on jest większy niż 1000 chyba. To większy jest. Mi się też wydaje. Wyjeżdżę do światła. Nie? Już patrzyłem, czy ma ten. I... Jaki on jest bydle. Człowieku, ja nie wiem, co tu się dzieje. Party pad. Jedziesz jak kubanem. Kabelek? Tu się trochę zarysował. Ale on dołem uderzył przecież. Dołem? No. Tam a nie, to myślałem, że się zarysował, ale to się zakurzył po prostu, dobra. A może najpierw tak go obrócimy do... Pokażmy go. Ty, tu jest jeszcze jeden kabel. Co ty gadasz? Może on zasilania razy dwa potrzebuje. Kurwa, ile zaślepków. Store your cable ale here. Ale ja nie widzę, że cię tak sobie do siebie robicie. Szukam miejsca do człowieku, podłączenia. Człowieku, on jest taki duży, że... No tak, mi pokazujesz czy sobie. No. To już pokaż ten tył. No tylko do mnie, ta bardziej jeszcze trochę. Zobacz. Bo tyłem do światła mi pokazuje. Tu się chowa kabel. O Jezu, bo nie chcę go na spodzie ja widzę, porysować. Że nie chcesz go ruszać na... O, teraz dopiero będę nie widzę. Chcę go porysować. No opowiadajcie, co tam zatkało? Zatkało kakao. Pierwsza zaślepka, jedna z trzech. No ale tutaj na tej zaślepce z tyłu mamy mikrofon. Drugi mikrofon gitara. Aux, USB duże. Tutaj in-out, jeżeli chodzi o Daisy Chain. Nowego. Nie, było już. O. Daisy? Daisy to mój kod. Regulacja. Tutaj drugie, jest miejsce na kabel. Który był w zasadzie w głośniku. I trzecia zaślepka, miejsce do ładowania. A tu ogromny bas reflux. O, punkt G znalazłem. Kółka jeszcze, no jeszcze pokazałem. Już wjechał. Ty, pokaż kółka. Co się świeci? No weź tam kliknij jeszcze raz. Jakieś światełka muszą być. Ja sprawdzam coś. A może podłączy się? Zaraz. Myślałem, że on się łączy. Ja też myślałem, że się łączy, ale ja macha... nie wiem, stoję na kółku. Mi krew z palca leci. Nie wiem, zadrapałem się gdzieś. Nóż wziął. Ja się już tutaj te, on coś tam ten. No a powiedz, że tych kółkach, bo ja chciał do góry już pojechać. No pokaż te kółka, no że są naprawdę no przecież duże. Podniosłem go, żeby pokazał. Gumowe, ale jakie solidne. No to właśnie o tym mówię, w ogóle tu jakiś panel taki wielki. Tylko nie, telefon nie, i chłopa nie ma. Tak, nie opieraj za mocno, bo porysujesz od spodu. Postaw go. Na spodzie co jest? Dziura? Czy nie, głośnik będzie pewnie jakiś na spodzie, czy nie będzie? Pokaż. Tylko, że kółkami go. Od tamtej strony zobaczcie, coś tam będzie mi pokazać. No bo to nie ma co go tak... No kółkami przecież go postawiłem grzecznie, przechyliłem aby. Tu są światła. Mówiłem, że tam jakieś światełka. Wciśnij tam coś i tu też. Nie mogę wcisnąć, bo go trzyma. Wszędzie są światełka. Dobra, stawiam go. Na lewej, prawej krawędzi mamy tak samo wykrzyknik i fakturkę chropowatą. Idziemy na front. Na froncie mamy, zobaczcie. Wielkie przetworniki. Jeden, dwa. Tutaj pewnie jakieś mniejsze też widzę są. Trzeba się będzie... Na dole też są jakieś mniejsze. A co już jest DJ-em? Bo na górnym panelu się dużo dzieje, słuchajcie. Do tego pewnie trzeba aplikację, nie? Przyciszmy trochę tak, mamy tak. Regulację podświetlenia. Cały panel do połączenia. Bluetooth połączenia, to jest ten chyba Auracast się to nazywa? Auracast się chyba to nazywa? Aura Plus? Jakoś tak. Ulubione, bus boost, włącznik, dioda, logo JBL-a i pokrętło regulacji głośności, play, pauza. Natomiast tutaj już mamy... Ale wali basem stąd. Bas, treble, echo, mikrofon. Regulacja elegancka. Fajnie podświetlona jest tutaj taka obramóweczka. Miejsce tablet? Telefon? Tu jest. Wyłóż. Drugą stronę? Lepiej drugą. Trzyma się elegancko. Rączka tutaj z tyłu solidna, naprawdę. Nie no, ten głośnik jest po prostu wielgachny. Wow, 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 wow. Ale jak tu jest zajebiście za bas refleksa. Nie słyszę cię! Za blisko. Aż pająk zaczął uciekać. Widziałem go dziada. Wielki bydlak. Słuchajcie, powiem dwa słowa o tym głośniku.
Moc wyjściowa 1100 W w RMS-ie. Naprawdę jest całkiem solidnie. Waży 39 kg. Ten głośnik. I pół. Hudson jest DJ-em na tym dancingu. Człowieku. Stań tu. Po co? No stań na chwilę za głośnikiem. No. Dmuchasz z tego bass refleksa. No jest naprawdę, powiem wam, że potęga. A wiecie jaka cena jest tego głośnika? 5. 6,5 tysiąca polskich złotych bez złotówki. To półtora się pomyliłem. Sugerowana cena detaliczna. Pełny test wkrótce. Wtedy podamy wam pełną specyfikację. Opowiemy trochę więcej o party yardzie chciałem powiedzieć. Opowiemy o tym, co dzieje się tutaj na tym głośniku, a dzieje się naprawdę dużo. Jest potężne podświetlenie, jest potężny głośnik, potężne przetworniki. Potężne wszystko. Potężne wszystko, naprawdę. Party Box Ultimate w końcu zawitał na nasz kanał. To na razie unboxing i pierwsze wrażenie, ale wkrótce pełny test. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co byście chcieli o nim wiedzieć. Co się party... No jest Ultimate, nie ma co ukrywać. Prawie jak ci na TikTokach. Tak. Żegnamy się z wami. Elo.